Incendio! Swoją drogą, nie wiem czy komentowałem, ale naprawdę ikonka tej... ikonka tej jadowitej tentakuli jest naprawdę epicka. Bardzo mi się podoba. Kurde, no! Przy samym końcu! Dobra, padła już. Yes! Ja pierdzielę! Toż to się zdenerwować można, toż to można zwariować w pewnym momencie. Jak się walczy z tą jadowitą tentakulą. No nie, chochliki jeszcze. No, przynajmniej tutaj chyba teraz będę miał checkpoint, co nie? Jo. Okej, już po tych grzybkach. Co ja mam? Chyba ostatni składnik, tak mi się wydaje. Lol. I co, ja go w nieskończoność będę zdobywał? What the fuck? Okej, to już chyba mamy wszystko, co chciałem. Wow! Do góry, do góry, do góry, dokładnie. No to już chyba wszystko, co chciałem zdobyć. Tu jedną skrzynkę widzę, że mamy otwartą, to jest tamta właśnie. Ale kamera mogłaby od czasu do czasu ze mną współpracować? Czy to już jest jakby... czy to już jest jakby ja za dużo wymagam? Wydaje mi się, że ja chyba za dużo od tych skrzynek... znaczy tfu... tam są skrzynki u góry! Właśnie, trzeba się do nich dostać. Bo widzę, że to są żółte, te takie fajne. Z kartami. Czarodzieja. Ale to będzie potężna sesja, bez kitu. Jutro kończymy gierkę już. Z bólem serca, ale kończymy. Jutro jak będzie ten Super Mario 64, to w trakcie premiery wbiję na chwilę, pozdrowię wszystkich widzów. I kontynuujemy dalej z tą gierką, nie? Trzeba to skończyć. A wizard card! Honoria Nutcombe, 1665-1743, founded the Society for the Reformation of Hags. Okidoki, spoko. Oki, 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 przyjacielu pięciooki. A wizard card! Sacharissa Tugwood, 1874-1966. Pioneer of beautifying potions. Discovered pimple-curing properties of bubotuba pus. Okej. No to już wszyscy wiemy, o co chodzi. No dobra, no to możemy się stąd już zawijać. Już mamy wszystko, co powinniśmy mieć. I jeszcze jedna karta i moi drodzy, będziemy mieli kolejny upgrade życia. Będziemy mieli już trzeci pasek. Trzeci. Trzeci, rozumiecie? Trzeci. Co za tym idzie, ostatni boss nie powinien być dla nas żadnym problemem, mając trzy paski zdrowia. Ogólnie bossowie teraz nie powinni być dla nas problemem, jak będziemy mieli trzy paski zdrowia. Ale mówię, no, w przyszłości kiedyś myślę, że pozbieramy sobie wszystkie te karty kolekcjonerskie, znaczy czarodziejów, bo ja myślę, że najlepszym pomysłem będzie po prostu zebrać tyle, ile jestem w stanie, czyli po prostu tyle, ile znajdę.
O, gra teraz ładuje teren. Okej. Weźmy se zapiszmy w razie co. Lepiej przezorny zawsze ubezpieczony. Zobaczymy zaraz ile mamy procent. Zrobimy co trzeba. I jeszcze jeden chyba poziom ogarniemy. Ja to jestem jednak wariat, kurde, dzisiaj. Ładnie. 53% gry. To jest bardzo dobry wynik. Więc teraz cięcie robimy i widzimy się w lochach. Ponieważ no... trzeba zrobić to, co trzeba i trzeba się przy okazji wyleczyć. To jest taki priorytet. Tak więc ZW. No i witam ponownie w lochach. Tym razem zobaczymy, czy Hermiona pozwoli nam przejść. Porozmawiajmy może. Well, when you're ready, Harry, we'll go in. Snape's in a foul mood. I wouldn't go to potions class without all your ingredients. No to idziemy, kurde. A co? You have collected all the required ingredients for the antidote to common poisons. The antidote to common poisons is in the large cauldron over there. You can fill your potion vial when required. Quidditch against Slytherin today? Good luck, Potter. Then again, now that you've proven yourself against a troll, a little game of Quidditch should be easy work for you. Even if it is against my boys. No, nasz pierwszy mecz Quidditcha. I właśnie dlatego chcę tutaj dojść, bo chcę ogarnąć ten mecz Quidditcha. Żeby na meczu Quidditcha już skończyć dzisiejszą sesyjkę. Bo to już wtedy zostaje nam z tego, co się dobrze orientuje, ostatni akt gry. Czyli praktycznie wielki finał. A mecz Quidditcha to swoją drogą też świetna sprawa, że dopiero teraz jest nam pokazany, nie? Gdzie tak na dobrą sprawę, no nie ukrywajmy, ale w poprzednich grach to mieliśmy trochę szybciej ten mecz Quidditcha. Dobra, napełnijmy tą fiolkę. I tą również napełnijmy. Teraz fajnie byłoby się wyleczyć. Gdzie to mamy? I w razie co sobie jeszcze napełnimy i się wyleczymy. Dokładnie tak. Chcę mieć full zdrowie, ok? I w razie co, bądźmy przygotowani na najgorsze. Dzięki, Snape. Coś chcesz nam jeszcze powiedzieć? I think you should be elsewhere, Potter. A, no tak. Ale hej, na plus daje mu to, że chociaż nam życzy powodzenia, bo mógłby równie dobrze powiedzieć coś zupełnie innego. A tak to... Disturbing. I tell you what's disturbing. Snape smiling. Quidditch against Slytherin, eh? It'll really wipe the smiles off their faces if we win. Just as long as we're not wiping you off the field. Come on, Harry, follow me! Ta. To, że się Snape uśmiecha, to już jest od razu przerażające. O kurde, Ron. To ty chyba przerażających rzeczy nie widziałeś nigdy. Dobra, no to co, idziemy tutaj na tereny Hogwartu, albo błonie Hogwartu, bo tak to się powinno nazywać, błonie. I lecimy. Teraz taka ciekawostka, jak myślicie, gdzie jest Quidditch? Nie, dam wam się zastanowić. Sekundkę. Jak myślicie, z tych wszystkich lokacji, gdzie jest Quidditch? No, chyba już widzicie, gdzie ja się kieruję. Dosłownie centralnie
O, w tamtą stronę, widzicie? Widzicie tam taki, taki budynek wryty w skalę? No to właśnie tam. Takie przejście w skalę wryte, no to właśnie tam mamy Quidditch. W wersji na PS1 trochę lepiej to ogarnęli, ponieważ tam jest, wiecie, taka jeden wielki stadion, tak samo jak w wersji na PC-ta. No ale tutaj, no cóż, mamy co mamy, więc nie wolno narzekać. Nie wolno, nie można wręcz narzekać. Tak bym to raczej ujął. No to lecimy, kurczę, pieczone. Zobaczymy, jak nam na Quidditchu pójdzie. Jestem ciekaw tego. Today we're going to see Slytherin play Gryffindor in the last match of the year. Lee Jordan here commentating on what might turn out to be the game of the year. Slytherin versus Gryffindor. The two teams are pretty evenly matched, but only one will be the winner today. I'm sure everyone's been looking forward to this match. I know I have. And there's the snitch. No. Hey, lecimy. Lecimy za zniczem. Kurcze pieczone. Powiem szczerze, tutaj się trochę dziwnie steruje tą miotłą. Tak się trochę owijam. Nie obijam, tylko owijam. Aha. Czyli to tak właśnie się prezentuje, czyli jeżeli znicz się od nas oddala, no to trochę słabo, bo wtedy jest animacja tego, że my upadamy. Slytherin will really be kicking themselves after that performance. Potter edges into the lead. It's within his grasp. He's going to have to get close again. And the Quaffle is passed to Marcus Flint. Oczywiście tutaj też Draco Malfoy będzie gdzieś latał, bo on, wiadomo, reprezentuje Slytherin, jeżeli chodzi o pierwszoklasistów. Tak więc na 100% pewne jest, że on tu gdzieś jest. Aczkolwiek my jego parszywej mordy widzieć nie chcemy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dawaj, 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 dawaj! Snitch! Złapmy go! Jesteśmy coraz bliżej. Szybko, szybko, szybko! Lecimy! Maybe something happened to it when Flint blocked him. No, can't nothing interfere with a broomstick except powerful dark magic. No kid could do that to a Nimbus 2000. Uh-oh, to już mamy problemy. Bo widzę, że tutaj cutscenka się przed chwilą włączyła. Ale wiecie co? Podoba mi się jeszcze jedna rzecz w ogóle w tej gierce. Już pomijam ogólnie fakt, że Quidditch mamy dopiero pod koniec gry. Ale z drugiej strony, to jest przynajmniej tak bardziej realistycznie tutaj podeszli do tego tematu, bo jednak spójrzcie na to, grając w Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny na PC-ta, PS1, często odnosimy, przynajmniej ja takie wrażenie odnosiłem, jakby cała ta gra, wszystkie wydarzenia z tej gry działy się w przypadku wersji na PC w jednym dniu. Dosłownie, że wszystko to się jednego dnia wydarzyło. A w przypadku wersji na PS1 to w przeciągu dwóch dni, no bo był tam jeden przecież nocny poziom, czyli ten zakazany las cały. Więc w momencie, kiedy coś tak... O kurde, ty, wyleciałem poza stadion. Ej, wait a second, skoro mamy tutaj stadion, to...
Gdzie on jest rozmieszczony? Bo jak wchodziliśmy tam, to była taka jakby dziura w skale. Sniku mam trochę. Harry Potter's flying really well. Feel that tackle from up here. The chasers are passing the quaffle. A shot at goal. Oh, that was a great save. What on earth is... Oj. Nie to. Kompletnie nie to. Dobra, ale odtąd zaczynamy, czyli od tego momentu, kiedy była cutscenka, więc dobrze. Dobra, ja się tutaj mówię, no skupię, więc dlatego będę się mało odzywał. Ewentualnie, jeżeli trzeba będzie, to wam wytnę do momentu, aż będę coraz bliżej tego znicza. Bo jednak nie chcę wam tutaj przynudzać, ja wiem, że to jest nudny segment strasznie, no nie ukrywajmy. No na szóstym. Nie, na Redłowo. Mikołaja Kopernika. No tam kiedyś mnie zawoziliście. No tam w górę, no, a co? No bo nie mam inaczej autobusu. 5:19 albo 5:56. A muszę być na szóstym. Chyba, że na 150 zejdę, ale no to wtedy... It's Snape! He's jinxing the broom! What do we do? Leave it to me. Angelina Johnston's taken a hard hit there. Got his broom! Potter's so close! Potter edges in front. Potter's falling back. Slytherin will really be kicking themselves after that performance. It's within his grasp. Nareszcie się udało. Kurde, musiałem mieć full skupienie. Incendio. Oh, that was a great save. Look out, Potter! Well caught by Angelina Johnson for Gryffindor. Nothing. He's got the snitch. Oj, jak ja się cieszę, że mamy to już z głowy, naprawdę. Oj, jak ja się cieszę. Well done, Harry. Harry! It was Snape. Hermione and I saw him. He was cursing your broomstick, muttering. He wouldn't take his eyes off you.
I know a jinx when I see one. I've read all about them. We've got to go to Dumbledore. Come on, Harry, let's go! No, idziemy teraz pod... ten, podkablować Snape'a. Dobra, to zróbmy jeszcze to i kończymy już naprawdę, bo mam dosyć. Ja chcę teraz odpocząć od tej gierki, chociaż tą jedną noc. Bo jutro chcę ją skończyć już. Ja już chcę mieć tą grę z głowy. I nie, to nie jest tak, że ja mam tej gry dosyć czy coś. Nie. Bardzo lubię tę gierkę, ale dzisiejszy dzień spowodował, że mam chyba jeszcze przedwczorajszą albo wczorajszą klątwę... Nie, to wczorajsza była. Klątwę Super Mario 64, więc wolę teraz skończyć i już mieć zaraz z głowy tę gierkę. A kiedyś tam zrobimy sobie 100% i będziemy ten... szukali tych wszystkich kart, ale to już na tym save'ie. Po zaliczeniu gry pokażę wam, na czym polega tablica zadań, bo mniej więcej wiem, o co chodzi. I z tym rokiem kończymy Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny. I od przyszłego roku robimy Komnatę Tajemnic, wszystkie trzy wersje. I jak zdążymy to Więzienia Azkabanu, wszystkie dwie wersje. Bo będę robił na pewno wersję jeszcze na PS2 i na PC-ta Więzienia Azkabanu. Raz jeszcze przynajmniej. Bo Więzienia Azkabanu na PC wymaga wręcz remastera. What are you three doing? We want to see Professor Dumbledore. See Professor Dumbledore? Why? It's sort of secret. Professor Dumbledore left 10 minutes ago. He received an urgent owl from the Ministry of Magic and flew off for London at once. He's gone? Yes, Mr. Potter. Gone. And so should you be. Goodbye. Oj, Snape, i te twoje, kurde. Oj, Snape'uś, oj, Snape'uś, Snape'uś, Snape'uś. Ty i te twoje podejście. Dobra. Koniec dnia, moi drodzy. Tutaj będzie już podliczenie punktów. Koniec! Koniec, koniec, koniec. Dobra, co ja odwalam? Dobra, zdejmasz na chwilę okulary. Powiem wam tak, 170 punktów mamy, nie wiem ile miał ten Hufflepuff, bo nie widziałem, bo mu się masz oczy przetrzeć ze zdumienia. 92 Ravenclaw oraz Slytherin, ile? 124, widzicie? Co za słabiaki, kurde. Frajerzy jedni. Uff. To jutro chyba kończymy gierkę już. Bo już nam naprawdę niedużo zostało. Praktycznie ostatni akt gry już zaczynamy. Już zaczęliśmy w zasadzie. Wielki finał. Dobra, tu zapisuję. Nie ma to tamto. Nie mam zamiaru ryzykować z niczym innym. O Jezu, nie to. Zapisz, proszę cię. Chcę zobaczyć, ile mam procent gry. Dobry wynik. Dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale i spodobał wam się mój content, zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z lewami różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na grupę na Facebooku oraz na Discord. Linki są pozostawione w opisie i mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę Let's Play. Trzymajcie się i do następnego razu. Elo!